Dzień dobry, we wtorek. Taka fajna dzisiaj Ewangelia jest o tym, jak to faryzeusz Szymon zaprosił Jezusa na kolację, zaprasza gościa do siebie, a kiedy gość zasiada, zaczyna jeść, to gospodarz zaczyna się go czepiać i wyciągać mu różne błędy. Tak sobie pomyślałem, że żebyśmy na chwilę zostawili tych faryzeuszów, tamte historie, i spróbowali tę Ewangelię, bo przecież Słowo Boże ma przemieniać nasze codzienne życie, odczytać w kontekście na przykład Facebooka, czy w ogóle różnych mediów społecznościowych, gdzie jest interakcja z czytelnikami, z różnymi followersami i tym podobnie, jak to tam nazwiemy, obserwatorami, tak zwanymi znajomymi. I żebyśmy spróbowali zobaczyć takie porównanie, które może nam pomóc nawrócić się w internecie. Dlaczego tak? Dlatego, że w sobotę cały katolicki świat widział wyniesienie na ołtarze, ustanowienie błogosławionym Karla, młodego Włocha, 15-latka, którym się mówi, że jest patronem internetu od teraz, bo był człowiekiem, który był bardzo mocno zaangażowany w sieć. A wielu z nas przecież mnie większość to chyba katolików ogląda, nie wiem, nie robiłem statystyk, ale jakby większość z nas katolików też w tej sieci siedzi i w tym Facebooku, i w tym Instagramie, i w Twitterze, i w wielu innych rzeczach, których nawet mi się nie śniło, siedzimy. Dom faryzeusza można porównać do swojego konta. Otwieram to swoje konto i zapraszam tam ludzi, podobnie jak faryzeusz zaprosił Jezusa. Zapraszam tam ludzi z różnymi poglądami, z różnymi wizjami świata, po to, żeby ich poznać, żeby też podzielić się swoją wizją. Bardziej to w tą stronę działa, że zapraszamy ludzi, żeby pokazać im jakaś nasza wizja, moja, twoja wizja świata. Jedni to robią bardzo otwarcie, w takim sensie, że dużo pokazują, są otwarci, mają konta nie zamknięte dla swoich nieznajomych. Inni się bardziej maskują, gdzieś tam chowają, zawężają grono znajomych. Mamy takie prawo, mamy takie narzędzia, możemy z tego korzystać i nie ma się na co obrażać. Ale zobaczcie, że bardzo często jest tak, że jest wielu takich Szymonów, którzy wchodzą w rzeczywistość wirtualną tylko po to, żeby się czepiać. Wchodzę do kogoś domu, to oczywiście nie Jezus się czepiał jako gość, ale gospodarz, możemy odwrócić tę sytuację. Wchodzę komuś do domu, a przestrzeń wirtualna, czy tego chcemy, czy nie, jest jakimś naszym domem, miejscem, pokojem, w którym spędzamy mnóstwo czasu, a więc jest jakąś moją przestrzenią, w której ja żyję. Wchodzą do tego domu i tylko po to, żeby od samego początku, podobnie jak faryzeusz Szymon, któremu, jak to kiedyś powiedział ojciec Wojciech Jędrzejewski, oczy latały, żeby tylko się czegoś przyczepić, a więc czepiają się wszystkiego, co tylko zauważą. A to nie taki strój, a to nie takie słowo, a to nie wypada, a to wypada, a powinieneś tak, a tak nie wolno, a powinieneś tak myśleć, a powinieneś zmienić swoje poglądy. Mnóstwo jest takiego czepialstwa, które ma posmak, podobnie jak u faryzeusza, z wiarą w Pana Boga. Bo to czepianie faryzeuszów o te czyste kubki i tak dalej, to owszem, gdzieś ma podtekst religijny, bo z religii wypływa, ale tak naprawdę nie chodzi o to wszystko. I nie chodzi o chwałę Pana Boga, ale chodzi o pewną wizję świata, którą miał faryzeusz, którą mają ci wszyscy, którzy wchodzą w internety czy w konta społecznościowe po to, żeby się czepiać. Ja wiem, że za chwilę będzie, że nie rozróżniam krytyki od hejtu, że jestem przewrażliwiony na swoim punkcie. Ja to wszystko wiem, słyszę to od wielu lat, jakby nie chce mi się w ogóle z tym dyskutować. Każdy dom jest inny. Jak nie wiem, czy macie taką możliwość, żeby odwiedzać domy. Jako ksiądz mam taką możliwość z okazji kolędy, z okazji odwiedzin chorych, różnych innych okazji. Każdy dom wygląda inaczej, każdy dom jest urządzony w innym stylu. Każdy dom ma inny zapach, co innego, na co innego zwracają uwagę oczy. W każdym domu inaczej się mówi, w każdym domu jest wszystko inne. I bez sensu jest wchodzić komuś do domu
i powiedzieć mu tak, te książki to bym przestawił gdzieś indziej, tu w ogóle powinna pani sobie wywalić tą meblościankę, tu powinien coś, halo, jesteś tu gościem, nawet jeśli jesteś księdzem, nawet jeśli jesteś moim proboszczem, nawet gdyby papież do mnie przyjechał, to nie jest tak, że mam prawo, żeby mi przestawiać moje życie. I może warto, żebyśmy tę Ewangelię nie tylko gdzieś tam wzniośle w naszej duchowości przeżywali, zobaczyli, że Pan Jezus nas wzywa do tego, żeby być religijnym, wierzącym bardzo głęboko w serduszku i nie chodzi o to, co na zewnątrz. Może żebyśmy zobaczyli, że ta Ewangelia musi też przeniknąć nasze internety, że jeśli rzeczywiście ktoś mnie zaprasza do mojego domu, to nie robię mu wiwisekcji na oczach wszystkich ludzi, to nie bawię się w ocenianie jego motywacji, nie bawię się w robieniu mu terapii na zewnątrz, nie obrażam go, nie wymuszam niczego na nim, patrzę na jego poglądy, mam prawo się z nimi nie zgadzać, to jest prawda, mogę napisać polemikę, ale to naprawdę niech to będzie na zasadach gospodarza, do którego przychodzisz. Tak jak sobie nie dajemy prawa, jeszcze raz to powtarzam, wchodząc komuś do domu, przemeblowywać mu świat. Tak jak nie idziemy, nie wiem, do Ikei i nie robimy pani sprzedawczyni, czy w ogóle temu personelowi tam wielkiego bałaganu, bo ja bym wolał, żeby na początku nie były jakieś tam, nie wiem, szafki, tylko łóżka od razu. Halo! Chyba w Ikei najpierw są łóżka. No to na odwrót. Nie chcę przemeblowywać, bo mi się podoba, żeby na początku były, nie wiem, szczotki do kibla. Jesteś tu gościem. Jesteś tu na naszych zasadach. Możesz tu być, możesz z tego skorzystać. Jeśli ci to pomaga, to bądź, przychodź, wracaj, ale nie przemeblowywuj mi mojego świata. I może, drodzy katolicy, skoro tak wielu ludzi zachwyciło się tym młodym, błogosławionym Karlem, tym, że taki młody człowiek w internetach i w ogóle może być błogosławionym, to skoro się zachwycamy nim, to może weźmy z niego przykład i bądźmy ludźmi, którzy naprawdę głoszą Ewangelię, a nie robią zadymy w imię Pana Boga, tak jak to zrobił faryzeusz Szymon. Szymon zamiast posłuchać Jezusa, zamiast się wsłuchać w Jego słowa, to podstępem go, no może nie podstępem, ale zaprasza go do domu po to, żeby go potem upomnieć, po to, żeby go skonfrontować i tak naprawdę pokazać, ej, Jezu, jesteś głupi, bo nie robisz wielu rzeczy, które powinieneś robić i nie jesteś taki fajny, jak ci się wydaje. Czy rzeczywiście chcemy być faryzeuszami, Szymonami, którzy rzeczywiście przemeblowują innym świat tylko dlatego, żeby obronić swoją wizję, malutką wizję? Czy może dlatego jesteśmy chrześcijanami, żeby rzeczywiście zacząć myśleć inaczej i pozwolić innym ludziom na to, żeby byli sobą? Jeszcze raz to podkreślę. Jeśli widzisz kogoś, kto grzeszy, kto, nie wiem, żyje w związku niesakramentalnym, żyje w związku jednopłciowym i okazujesz mu człowieczeństwo, czy okazujesz mu tolerancję, godność, to naprawdę nie jest kwestia tego, że nagle akceptujesz wszystkie grzechy świata. Jesteś po prostu człowiekiem, który ze względu na swoją wiarę ma jakieś poglądy, ze względu na swoją wiarę z pewnymi rzeczami się nie zgadza i to mamy do tego prawo, ale na miły Bóg nie mamy prawa do tego, żeby komuś rozwalać życie, tylko dlatego, że to nie pasuje do naszej wizji, nawet jeśli uważamy, że nasza wizja jest najlepsza i jest najlepszą ofertą dla wszystkich ludzi. I to nie jest relatywizm moralny, bo relatywizm moralny będzie w twoim sercu, kiedy ty sobie powiesz, że wszystko mi wolno, że wszystko jest jedno i że tak naprawdę nie ma dobra i zła. Relatywizm moralny nie polega na tym, że jesteś człowiekiem dla drugiego człowieka, że jesteś człowiekiem dla drugiego człowieka w internecie. Po prostu kochasz człowieka. Kochasz człowieka to nie znaczy, jeszcze raz to powtórzę, zgadzasz się na grzech, na zło, ale to, że się nie zgadzasz na grzech i na zło, nie znaczy, że masz niszczyć komuś życie i jego świat. Chyba że widzisz sytuację, kiedy ktoś diametralnie, wprost niszczy komuś życie, czyli go po prostu bije, nie wiem, zagraża jego życiu, wtedy trzeba zaoponować, powiedzieć stop, nie zgadzam się z tym. Ale jeżeli ktoś żyje w swoim świecie, w którym czuję się bezpiecznie, czuję się dobrze, nawet jeśli grzeszy w moim odczuciu i w mojej ocenie, to naprawdę muszę być człowiekiem, który się zachowuje kulturalnie. To naprawdę nie chodzi o jakieś wielkie rzeczy, ale właśnie chodzi o zwykłą kulturę, która wypływa również, może również wypływać z naszej wiary. Będziesz dzisiaj wchodził na różne profile, będziesz wchodziła na różne profile, będziesz dawała lajki albo unlajki różnym zdjęciom, różnym poglądom.
będziesz pisać różne komentarze, zastanów się 4 razy, czy naprawdę to napisać i czy naprawdę to służy chwale Bożej, czy tylko temu, że ty sobie ubzdurałeś, czy ubzdurałaś, że wiesz lepiej, co Pan Bóg myśli i co Pan Bóg chciałby powiedzieć tej osobie przez ciebie. Ciężkie słowo, ale wydaje mi się, że warto, żebyśmy się skonfrontowali w konkrecie i jednym z takich konkretów jest nasze życie w internecie, które warto czasami skanować Bożym Słowem. Dobrego wtorku. Do widzenia.